witamy Was serdecznie. Co dzisiaj jest? Nieważne, wakacje są. Tomek znowu w tej samej koszulce. Ale zobacz, ja znowu się ubrałam pod kolor, bo znowu mam zieloną koszulkę. Wtedy miałam sukienkę zieloną, teraz mam moją zmieni. No właśnie, to jest to, co teraz właśnie czuję. Żarcik. Słuchajcie, wracamy właśnie z zakupów. A że jest dosyć późno, to nic nie nagrywałam na zakupach, natomiast poproszę Tomka, żeby coś nagrał może w domu. Nagrasz czy nie nagrasz? Mogę nagrać. Dasz radę? W domu bałagan, więc przymknijcie oko. Jeszcze nie zdążyliśmy posprzątać, bo rano wyruszyliśmy zaraz po śniadaniu odwieźć Hanie na koszykówkę. Pojechaliśmy na zakupy, teraz właśnie wracamy, no i ja za chwilkę będę musiała jechać po nią, także wnosimy wszystko do domu, Tomek Wam nagra, a ja uciekam po Hanie i widzimy się troszeczkę później. Zakupu mamy sporo, dwa coolboxy, 5 siatek, tam jeszcze jest tutaj, spróbuję Wam wszystko pokazać. Rzeczy do lodówki. Co my tu mamy? Organiczne. Tu Ani ostatnio ulubiony napój kokosowy z mlekiem migdałowym. Śmietana. Mamy takie nowe opakowania, są fajne, bo śmietana się nie psuje. Jest jak tuba, jak do pasty albo nie wiem, ketchup. Jogurt naturalny. Masło, polędwica wieprzowa, dobra cena. Małe kiełbaski, Ania będzie robić takie przystawki na urodziny od Zuzi. Marchewka, ciasto francuskie, mozzarella i cheddar do hamburgerów na imprezę. W drugiej lodówce dużo mozzarelli. Trzy paczki kupiliśmy, ale będzie robić chyba mini pizzę. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to będzie mini pizza. Lody, które ja nie lubię, bo to są takie wodne, ale dziewczyny lubią. To są mozzarella, paluszki, dobra szynka, dobra, bo bez chemii. Ulubione lody Seby i moje. Classic Trio, da. I kupiliśmy takie na próbę takie lody w formie ciasteczek. Zobaczymy teraz. Kupiliśmy jeszcze dużą paczkę włoskiego prosciutto. To jest family pack, duża paczka. Dobra, to nam była. I mamy jeszcze też na imprezę. To jest taki talerz. Talerz salami. Cztery różne salami. Zobaczymy, będzie na deskę taką serów, z salami będzie fajnie. No jak widzicie, mamy jeszcze
dużo świeżych rzeczy i trochę rzeczy w puszkach. Tak więc co tu jeszcze mamy dzisiaj? Będzie kapusta do jakiejś surówki, cytryny, mango, takie to jest małe mango, chyba się afua nazywa, ale bardzo dobre. O, jakieś tam snaki, winogronka, ananas. Ania chyba do ciasta potrzebowała brzoskwinie. Znaleźliśmy kompot z czereśniami, oliwki greckie, czarne, oliwki duże, zielone, włoskie z pestkami. Mamy bagietki, dużo jabłek, 3 paczki jabłek, 2 paczki pomidorów. To są dobre, bo są słodkie. Tu mamy rzymskie pomidory, które są dobre do guacamole. Już wiecie, to jest nasza ulubiona papryka. Na grilla mamy również kukurydzę, truskawki, jakieś nasiananie, no i były jakieś takie, była akcja włoska w sklepie, więc wzięliśmy do spróbowania do kawy, herbaty, jakieś takie proste ciastka. No i były też nasze ulubione sosy pomidorowe, które używamy strasznie dużo. Uwielbiamy jedzenie włoskie, więc wzięliśmy od razu 6, na pewno się nie zgubią. A co tu jeszcze mamy? Bataty. Małe zielone ogórki, które Sada lubi. Cebula. No i 2 wody mineralne włoskie, gazowane. Co tu jeszcze kupiliśmy? No już potem jakieś takie rzeczy, które nam gdzieś wpadły w oko. Ania chciała takie pojemniki bambusowe. Na pewno znowu coś będzie organizować. Do tego jakieś 3 małe sukulenty. Żywe. Wyglądają jak sztuczne, ale są żywe. Kupiliśmy lampę na owady, bo impreza od Zuzi będzie na dworze i nie będzie to osłonięte, więc pomyśleliśmy, że może się coś takiego przydać. Duża paczka chusteczek. Kupiliśmy też sobie nową deskę do krojenia, w zasadzie 2. Jedna plastikowa i jedna drewniana. I tu jeszcze mamy, widzę, podkładki. Kupiliśmy jeszcze takie podkładki, które były w super cenie. Nie da się ich dostać za 8 dolarów nigdzie. No i na koniec jeszcze kwiaty. Będzie Ania wykorzystywać kwiaty. Chyba do jakichś ozdób. No i już. W zasadzie mieliśmy pełne auto. Ale udało się wszystko wypakować. No i teraz pozostaje mi tylko wszystko pochować do lodówki i do naszej spiżarki. Dobrze, że ją mamy. Okej, na razie, pa. Nie wiem, czy wam wspominałam, chyba nie wspominaliśmy, że Tomek miał ostatnio pobieraną biopsję. Znowu się pogorszyła skóra i tym razem zrobili mu wycinek właśnie skóry. I teraz mamy sprzęt i będziemy ściągać szwy. Zobaczcie, tak ze szpitala dostaje. Ze szpitala, to było w szpitalu przychodni? Nie, przychodni. Przychodni. Dermatologicznej dostaliśmy narzędzia wszystkie do użycia. I tu jest instrukcja obsługi, jak ściągnąć szwy. Prawie tego nie widać, bo to jest takie malutkie już. Mam nadzieję, że to nie wyrosło za bardzo. No. Pakowanie, chyba to jest jedyna. Przesmarujemy to. Nie? A, to jest wszystko tak zabezpieczone. Okej. Okay. Normalnie zestaw do operacji. Parkiem ręce. Uważaj, to nie spadło na ten. Na dywan. Mhm. Dobra, tutaj dodamy. Okej, okay. Pokaż mi. Podnieś to do góry. Jak widzicie, bolało to mu. Już. Udało się. Pięknie. Przecięłam to. Teraz czekaj, teraz ci to jeszcze przetę tym. Operacja się udała, pacjent zmarł. Widzę, jak Tomek się pomylił. Mogę powiedzieć, jak się pomyliłeś?
Tak. Tomek przyszedł i powiedział, że miał robioną w przychodni autopsję. A wy serio? A ja mówię, chyba biopsję, a nie autopsję. Gdzieś się śmiał, bo zamówiłam sztuczne kwiatki na Amazonie. Powiedział, że to dla niego. Więc to się na cmentarz wybierasz? No i ładnie. Tak? Już masz drugą bliznę. To co ty mam? Tu mam bliznę pod tym, tu mam. No właśnie, na ustach też nie zapomniałam. Nie. Masz rakietki tenisowe chyba, nie? Tak. A tutaj masz przez swojego psa. Tak. A tutaj? No to miałem przez samochodziki elektryczne. A, na tym wesołym miasteczku. Ugrubiowy. Normalnie. Szyty byłem na twarzy wielokrotnie. Przyszło coś na Suzi urodziny. I nie tylko, ale. Wiem, że. W sztuce. Naczynia, ale wszystko są właśnie takie naczynia, które można skompostować. Takie duże są te talerze niektóre. Wow. Jak to wygląda? Właśnie, o to mi chodziło, żeby były papierowe talerzyki, ale bez tej takiej powłoki. Bo jak są takie papierowe talerzyki z taką powłoką błyszczącą, to ich nie da się ani skompostować, ani... Sejką. Jeszcze łyżki, widelce, noże, mniejsze talerzyki. O, i serwetki nawet. A tutaj mamy kubeczki. A, dużo. Fajne. O, dziwne mają zapach. One były, czekaj, one były chyba z tej waty, nie waty cukrowej, tylko z trzciny cukrowej. Są? Czy mi się tylko wydaje? Czy one jest zjeść? Nie, bambu, to są bambusowe. Bambu one zjeść. Kubeczki z bambusa. Kubeczki z bambusa. Dobra. Hej kochani, u nas przygotowania do urodzin pełną parą nadal trwają. Zaraz wam pokażę jeszcze, co udało mi się kupić ostatnio. Co w sumie już dawno chciałam kupić, to pójdzie do naszej sypialni. Część do sypialni, część na dwór. Ale zanim to zrobię, słuchajcie, pamiętajcie, że mamy dalej promocję na kolagen i tylko do 28 czerwca jest ta podwójna promocja, czyli do wtorku, tak? Do wtorku, do 28 czerwca jest podwójna promocja na kolagen, także jak macie ochotę sobie spróbować albo nadrobić zapasy, to tylko do wtorku jest czas. Ja oczywiście zostawię wam wszystko pod filmem, link do zamówień wam zostawię pod filmem. Nadal zdarzają się takie właśnie pytania, gdzie można go kupić, ja zawsze powtarzam. Pod filmem w opisie będzie link, który trzeba wejść i ten link pokieruje was właśnie na stronę Primabiotic, gdzie będziecie mogli skorzystać z tej promocji. Pozwólcie tylko, że przypomnę, promocja ta podwójna polega na tym, że macie od firmy minus 100 zł. Przy zamówieniach jakby na 2 miesiące, czyli dwóch opakowań po 30 sztuk. Natomiast dodatkowo do tego możecie sobie doliczyć mój kod zniżkowy kolagen FBB i on upoważnia was dodatkowo do minus 10% zniżki. Patrzę się w podgląd na moje brwi. Pewnie zauważyliście, że są nieco mocniejsze. I tak słuchajcie, w sumie wczoraj robiłam sobie makijaż permanentny, dlatego on dzisiaj będzie, dzisiaj, jutro i przez kolejne, dzisiaj, jutro i po pojutrze jeszcze mają być takie mocne, a potem mają już blednąć. No ale mam nadzieję właśnie, że dzięki kolagenowi też będzie się szybko wszystko goiło. Nie chcę się powtarzać za każdym razem, ale uwielbiam ten kolagen. Poza kolagenem są tutaj jeszcze witaminy, jest biotyna nawet, więc niczego więcej nie potrzebuję. Ja wam go polecam, ja go używam już ponad 3 miesiące teraz już jakby z rzędu i jestem bardzo, ale to bardzo zadowolona z tego, jak wygląda moja skóra, jak wyglądają moje włosy, ale przede wszystkim słuchajcie, to, że czuję się sprawnie fizycznie.
To jest dla mnie najważniejsze. Także tyle o kolagenie. Pamiętajcie, tylko do wtorku, do 28 jest ta promocja podwójna. Potem nadal będzie działał mój kod zniżkowy. Także jeżeli się spóźnicie, to nadal możecie korzystać z tego kodu kolagen MBB, który daje Wam 10% zniżki. A teraz już pokażę Wam, co dorwałam. Tutaj chowam za fotelem, żeby Zuzia nie widziała. I tak kocyk dodatkowo jeden wzięłam, bo wszystko będzie się działo na dworze. I w ogóle, czekajcie, to zaraz Wam powiem. Tutaj mam dwa takie lampiony. Tutaj jest szklany wkład, gdzie... Czekajcie, czy uda mi się to wyciągnąć, czy nie. Udało się, tak to wygląda. No jest przepiękny, przepiękny. I te dwa lampiony powędrują sobie właśnie na dwór. Tutaj mam kolejne dwa lampiony, też mają, o może ten pokażę Wam, też mają taki szklany środek. Te lampiony wszystkie kupiłam w Michaels i było 60% zniżki, więc na przykład taki lampion, za ten lampion zapłaciłam chyba około 8 dolarów. Jest prześliczny, ja sobie go potem wezmę, akurat te takie bardziej makramowe wezmę sobie do sypialni. Tutaj widzicie taką miskę, w sumie takie wiadro szukałam, trafiłam na miskę i z czego się niezmiernie cieszę, dosyć płaską, co dla mnie było też ważne, bo tutaj powędruje lód i napoje w puszce. I kochani, koniecznie bądźcie z nami w kolejnym vlogu, bo w kolejnym vlogu pokażę Wam całe te przygotowania już zaraz, tuż przed urodzinami Zuzi i w urodziny Zuzi pokażę Wam dużo takich pomysłów, dla mnie też nowych, które ja będę próbować, może sobie coś podpatrzycie. To są wyjątkowe urodziny, tutaj generalnie te 16 urodziny, to są takie większe urodziny, chyba można powiedzieć, że coś takiego jak 18 w Polsce, więc tak, przychodzi dużo młodzieży, I chcę zrobić te urodziny takie wyjątkowe. Zuzia nie chciała nigdzie wynajmować żadnej sali. Znacie Zuzię, to nie jest Zuzia. Ona chciała w domu, chciała się spotkać ze swoimi znajomymi. Nie wie, jakie będą dekoracje, więc to akurat będzie dla niej niespodzianka. Zresztą ona sama chciała, żeby to było właśnie dla niej niespodzianką. Pokażę Wam jeszcze parę rzeczy, ale to chyba Tomek Wam pokazywał w tym samym vlogu. No ale tak szybciutko Wam może bardziej pokażę. To są takie podkładki, które ja uwielbiam. Mam już podobne, tylko jakby z niebieskimi akcentami, więc te cztery będą super pasowały. Poza tym zawsze mi jednej, dwóch brakuje. Jak przyjdzie więcej gości, to zawsze tego zabraknie. Tu mamy te pojemniki. Czekajcie, bo tu mam jeszcze te roślinki. O, Zuzia się będzie z tego cieszyła bardzo. I to są żywe, naturalne roślinki, podlane, ale je się podlewa tak naprawdę bardzo rzadko. I wiem, że one na pewno powędrują do większych doniczek, bo... Serio. Ale tu mam te pojemniki i te pojemniki będę wykorzystywać sobie w kuchni na blacie. Będę na tym ustawiać jedzenie. Jest w ogóle fajne pomysły mam na jedzenie, więc to zobaczycie w kolejnym vlogu. O, i to jeszcze kupiłam wczoraj w Targecie. Jedną świeczkę, bo była na przecenie. Z 15 dolarów na 4,50. A, pięknie pachnie. To sobie tutaj dam akurat do mnie do opis. Ale tutaj były takie świeczuszki z cytronelą, czyli taka świeczka, która odstrasza komary. I kupiłam 3 takie. Będę sobie je będę je rozkładać właśnie w ogrodzie, jak będzie młodzież siedziała, żeby tam komary ich nie pogryzły. Aczkolwiek mamy jeszcze jedną taką maszynkę na owady. To mi Amazonem przyszło i to jest bluszcz. Wiadomo, że tutaj jest taki gorący klimat, że naturalny bluszcz po prostu na dworze mógłby nie wytrzymać. A to są takie gałązki, tutaj chyba jest 12 tych gałązek, to są, zobaczcie, takie pojedyncze. O, takie pojedyncze gałązki, które będę przyczepiać do konkretnej rzeczy. Mam dwie rzeczy do zrobienia. Tutaj zamówiłam taką dużą altankę i to będę zdobić tą altankę właśnie tym bluszczem. Mam dodatkowo jeszcze róże i taki materiał, który jest jakby taki firankowy, ale to Wam wszystko może pokażę już, jak już będę to robić. To było w Hobby Lobby i w Hobby Lobby ten materiał akurat był
na przecenie, więc wzięłam całą, wzięłam końcówkę. Takie słoiczki, mam świeże kwiaty, będzie ślicznie. O, w ogóle jak jesteście tutaj ze Stanów, to właśnie w Hobby Lobby wszystkie te letnie rzeczy, ogrodowe rzeczy były minus 50 albo minus 60, minus 50% chyba, tak, minus 50%. To właśnie były takie makramki i one były przecenione właśnie z 20 na 10. Wzięłam takie dwie. No, a resztę pokażę Wam po prostu. O, swędzi mnie wszystko od tego. Coś mi zakręciło w nosie. Brwi mnie swędzą, nos mnie swędzi. No, dzisiaj taki dzień, gdzie za chwilę jedziemy jeszcze. Tomek, jedziemy już! Właśnie, bo już jest 11. Jedziemy na mecz do Hani, bo Hania dzisiaj kończy pierwszy kemp z koszykówki. Więc jedziemy do niej na mecz. A potem jak wracam, to będę już przygotowywała i nagrywała kolejnego vloga dla Was. Co śmieszne, bo w kolejnym vlogu zobaczycie mnie jeszcze bez brwi zrobionych, bo mam fragment nagrany dla pewnej szkoły, dla której robiłam materiał. Nic nie mogę zdradzić, zobaczycie w kolejnym odcinku. I to jest takie śmieszne, bo nagrałam ten materiał jakiś czas temu i będziecie mogli sobie porównać, jak wyglądałam bez makijażu permanentnego, jak wyglądam teraz. No ale w przyszłym tygodniu, słuchajcie, to będzie bardzo blade. To będzie duża różnica, bo ta dziewczyna, która robiła mi ten makijaż permanentny, powiedziała, za jakieś 4-5 dni się nie przestrasz, że ci brwi zniknęły, bo one znowu wrócą. Zresztą nagrałam Wam też taki osobny materiał na Zapytaj Anię właśnie o makijażu permanentnym. Także jako ciekawostka, jakbyście jak się zastanawialiście nad tym, czy zrobić makijaż permanentny, czy nie, to tam Wam wszystko mówię. Jak to wygląda, jak wygląda proces gojenia. Ja będę jeszcze dogrywać całe etapy, jak te brwi się będą goić. Potem będę miała korektę jeszcze za 6 tygodni. Także taki film i tak będzie dopiero gdzieś pod, myślę, pod koniec sierpnia. No, na zapytajanie. Także tyle, słuchajcie, nowości u nas. Biegnę do Hani na mecz, a my widzimy się w kolejnym odcinku i w tym tygodniu widzicie jeszcze jeden vlog, także jeszcze zapraszam Was na czwartek. Także serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia. Pa!